Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, ogólnie, no poleciałem, zrobiłem kolejną tabliczkę. Niestety, dwa kijani tu, jedna kostka. No, jakoś dałem radę, no poleciałem szybko i zrobiłem. Fabryka tylko cykionowych, no właśnie, czy my tu będziemy mogli sobie robić to? To urządzenie wydaje się być źródłem surowca, z którego zbudowane są kostki jonowe do zasilania mniejszych systemów obcych. Ponieważ prawdopodobnie czerpie energię bezpośrednio z głównego reaktora termalnego, to urządzenie może stanowić prawie nieskończone źródło energii. Wow, jak się masz. Dobra. Aha, i rozumiem, że to musimy wydobyć te. Ciekawe. I co, rozumiem, że mamy tu nieskończoną ilość kostek jonowych. Wyrąbiście, naprawdę. Dobra, wszystkie. Tylko tak, zanim sobie zaczniemy eksplorować to wszystko... Wow, jakie to jest zarąbiste. Oczywiście ogarniamy sobie resztę, tak? Bo myślę, że tam będzie główne przejście, a tutaj mamy terminale i tego typu rzeczy. Dane projektu SM-42. Według przetłumaczonych wpisów odkryto miejscowy gatunek lewetona, który wytwarza unikalną substancję zwaną enzymem 42, która hamuje objawy bakteryjnego zakażenia Kahara w innych miejscowych organizmach. Próbka została zdobyta i jest przytrzymywana do dalszych badań w specjalnej przygotowanej bazie. Pozaziemscy naukowcy poczynili ogromne wysiłki, aby stworzyć odpowiednie warunki środowiskowe dla stworzenia, w tym wprowadzenie współzależnych roślin i zwierząt za pomocą lokalnych bram teleportacyjnych, ale mimo tego jego zdrowie szybko się pogorszyło. Podczas nałożonej kwarantanny wszystkie bramy teleportacyjne i pola siłowe zostały szczelnie zamknięte. Wszelkie próby przekształcenia enzymu w szczepionkę okazały się nieskuteczne. O. I co, jakiś lewiatan wytwarza enzym, który jest w stanie zwalczyć kacharę, czyli tą infekcję, którą my tu mamy. Czyli tak, albo nas prekursor woła. Pewnie to są prekursorami, nie? Płód lewiatana cesarskiego. Płód lewiatana cesarskiego, zachowany w dobrym stanie w gablocie. Prawdopodobnie był dzieckiem dorosłego osobnika przetrzymywanego w tej placówce. Fizjologia. Powierzchniowe uszkodzenie okazu wskazuje, że został sztucznie usunięty z jaja. Niedostatecznie rozwinięta tkanka wskazuje, że organizm zmarł podczas procesu usuwania. Próbki tkanek pobrano z przewodu pokarmowego. Analiza. Wydaje się, że obcy próbowali znaleźć formułę leku na bakterie z enzymów wytwarzanych przez przewód pokarmowy okazu. Bez młodego, zdrowego okazu wysiłki te były daremne. Zobaczcie, to jeszcze... Art nie jest taki lewiatan, co te pływa? Bardzo podobny. Mega podobny bym powiedział. Ty czym jesteś? Zachowana skorupa jaja, tak? Wiem, że obiecałem wam czytanie, ale nie mam siły. Skład skorupy. Skorupa składa się z grubych warstw związków węglowych, co wskazuje na wydłużony okres wylęgu. Ten gatunek lewetana może dać potomstwo tylko raz w ciągu stulecia, a może nawet tylko raz w całym życiu. Nacięcia w powłoce skorupy. Dokładnie nacięcia wskazują, że skorupa jaja została rozcięta za pomocą narzędzia wspomaganego laserem, a zarodek został usunięty sztucznie przed całkowitym wzrostem. Analiza. Brak czasu na opracowanie szczepionki antybakteryjnej może zmusić badaczy pozaziemskich do otwarcia jaja i wydobycia zarodka do badań. Możliwe jest również, że oddzielenie od rodzica i środowiska naturalnego naruszyło warunki konieczne do naturalnego wylęgu młodych. Czyli nie wolno ich oddzielać od siebie. No to by było logiczne akurat. Aczkolwiek chyba my na planecie Ziemia, że tak powiem, mamy coś takiego jak jakiś zdefiniowany system wylęgu, na przykład, nie wiem, kurczaków czy czegoś? Chyba nie. Znów jest dużo rzeczy do skanowania. I zostawimy tutaj. Starożytne ostrze. Starożytne ziemskie ostrze datowane na XIII wiek. Próbki krwi z ostrza pasują do DNA 7 głów stanów z tamtego okresu. Mniejszy dowód potwierdza teorię, że kosmici są starożytną, urodzoną w kosmosie rasą, która zajmowała się badaniem mniej rozwiniętych ras. Dziwna rycina. Shaolin.
Nie Shaolin. To jest Yin Yang. Ta rzeźba ma kilkaset tysięcy lat i została wykonana z nieznanego naturalnego włókna, wyhodowanego na nieznanej planecie. Wykazuje uderzające podobieństwo symbolu Yin Yang starożytnej Ziemi. Podobieństwo można wytłumaczyć dwoma różnymi teoriami. Obcy odwiedzali Ziemię przed IV wiekiem przed naszą erą i wpłynęli na rozwój starożytnej chińskiej filozofii. Pojęcie Yin i Yang może być uniwersalne. Yin i Yang zasadniczo opisują współzależność pozornie przeciwstawnych sił. Może to być koniecznie egzystencjonalne zrozumienie jakiejkolwiek formy we wszystkich wystarczających rozwiniętych cywilizacjach. Zderzające się dwa okręgi zjednoczenia w przeciwległych i minimalnie małych punktach skończone jest jednym logicznym sposobem przedstawienia tego zrozumienia i mogłoby zostać stworzone przez inne inteligentne istoty niezależnie od ludzi. Posąg obcych. To wygląda jak ziggurat. Statua obcych. Ten artefakt nie jest zasilany, co sugeruje, że raczej pełnił funkcję ceremonialną, a nie praktyczną. Piramida przypomina pnącza wijące się ku górze, ku ciepłemu niebieskiemu kamieniowi wzmocnionego nad nią, zamocowanego nad nią. Może to reprezentować roślinę, która rośnie na domowej planecie obcych, budynek o znaczeniu religijnym lub nawet przyciąganie grawitacyjne ich domowego układu słonecznego. To w sumie nie wiem. Okrągły przedmiot. Projektor holograficzny. To urządzenie zawiera urządzenia sieciowe i holograficzną jednostkę projekcyjną. Było prawdopodobnie używane jako przekaźnik komunikacyjny, przechwytujący i wyświetlający obraz użytkownika do oddalonego miejsca. Wydaje się, że nie ma innych podobnych urządzeń w zasięgu. Prymitywny artefakt. To urządzenie dzieli wiele podobieństw z tabliczkami dostępu do placówek obcych, aczkolwiek jego struktura jest raczej mniej skomplikowana. Możliwe, że miało podobne zastosowanie, nadawanie dostępu, bezpieczeństwa i przechowywanie ważnych danych dlatego trzymane było tu jak forma kompatybilności wstecznej. Bardzo prawdopodobne. Więcej, ale wiecie co, dobra. Zanim tam pójdziemy, chodźmy tutaj, zwiedzimy te trzy komory, bo pewnie czytania tu będzie co niemiara. Takie mam kurde wrażenie, że się żenie. Nie, no nie. Idziemy dalej. Pytanie, czy to będą połączone komnaty, czy nie. Teleport. Dzień dobry. Tyk. Włączone. Sprawdzamy, gdzie prowadzi. No dobra, chodźmy. Dwa razy mnie namawiać nie trzeba. Gdzie to jest? O, jesteśmy niedaleko starej bazy. Teraz trochę żałuję, że nie zostawiliśmy tu rzeczy, wiecie? Myślę, czy my mieliśmy tam gdzieś teleport, który by nam mógł uratować dupę? Na przykład blisko bazy? Chyba nie. No to wydaje się jak taki huby przeładunkowy, nie? W sensie, że stąd moglibyśmy się dostać tak naprawdę wszędzie. Dobra, dalej. Już teleport? Nie, to już co innego. Czym ty jesteś? Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic, to co to jest? Rura napływowa. Pływacze wpływające do środka kwarantanny. Rury, które czerpią wodę do środka kwarantanny, są pełne łypaczy przebywających z powierzchni. Ryby nie wykazują oznak zaniepokojenia. Wszystkie skanowane okazy spożyły duże ilości nasion i materii organicznej z powierzchni. Niektóre osobniki wykazują początkowe objawy infekcji. Ale jeszcze kolejny wypacz. Kontrola wymienniku. Woda płynąca do i z głównego środka kwarantanny jest automatycznie kontrolowana niezależnie od innych ośrodków ostrożności. Dane o składzie wody zostały zapisane. Napływ. Woda jest zasysana z różnych biomów na powierzchni planety. Temperatura wody jest znacznie niższa niż w środowisku wulkanicznym na zewnątrz obiektu, dzięki czemu jest znacznie bogatsza w mikroorganizmy i składniki odżywcze. Odpływ. Woda pozbawiona tlenu jest wypompowywana z systemu i wraca na powierzchnię. Rura odpływowa.
Łypacze przenoszące enzym opuszczający ośrodek kwarantanny. Rory odpływowe są pełne łypaczy, które przemieszczają się w drogę powrotną na powierzchnię. Osobniki nie wykazują objawów infekcji. Wszystkie skanowane osobniki przenoszą enzym 42, który według danych hamuje rozwój bakterii. Jamy brzuszne osobników są puste, co oznacza, że mogły opróżnić zawartość przed wejściem do rury. Podsumowanie, jeśli łypacze rozwinęły zdolność do rozprowadzenia enzymu przez sieć rurociągów, może to częściowo wyjaśnić mechanizm, w jaki sposób życie na 4546B przeżyło od czasu epidemii bakteryjnej. Czyli to takie raczysko, które tutaj jest i nas pogrąża. Ciekawe. Faktycznie one już tam dalej nie miały tego. Coś tu? To byłoby logiczne, dlaczego te łypacze tak naprawdę, czy łypacze, dlaczego ogólnie ta planeta przeżyła, że to nie jest infekcja z ostatniego czasu, tylko po prostu, no wiecie, no infekcja jest, ale da się z nią żyć, w sensie, no niektórzy umrą, ale na to poświęcenie jestem gotów, tak? Grzybki. Ale tu już nic nie ma. No dobra, skoro tu już nic nie ma, to wracamy na górę. I teoretycznie zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie. Ostatnie, trzecie. I jeszcze jedna strona, tak? Tam też chyba były trzy pomieszczenia. No plus to jedno główne przejście. Plus to jedno główne przejście, tamto. Skoro tam był teleport, to było coś. To może i tu będzie teleport. Powiedziawszy na to liczę. Wydawało mi się, że coś mi tu... Nie, dobra, chyba mi się wydawało. Dobra, jest teleport. Kolejny. La kostka. Pyk. Opa! Telefon mi się rozładował, cholera. To bardzo ciekawe. Dobra, tutaj jesteśmy... Też w sumie, ale nie jesteśmy, dobra, jesteśmy nad, tak czy nie? 250 metrów, no. Chyba, że nie, czekajcie, tam było takie jedno przejście, pamiętacie? Było, faktycznie. Więc to jest 100 i rozumiem, że tam też będzie bardzo podobnie, czyli dwa teleporty, a to ty byłeś, kurde, mi straszysz. Kurde, już mówię, coś tutaj mnie straszy, w sensie coś tutaj, nie wiem, próbuję nas zabić, a to tylko wy. Nie da się na tobie jeździć, nie da. No tam pewnie będzie główny ten main quest, tak? Technologia obcych. Ale dzisiaj pytania mamy... Au! Ostaw! Urządzenie tłumaczące. Urządzenie przechowuje dane lingwistyczne ponad 1000 różnych języków. Rdzeń pozwala na tłumaczenie i czytanie tekstów obcych. Analiza zawarta danych ujawnia dużą liczbę starożytnych języków ziemskich, a także termin HBC Live, który często pojawia się w danych urządzenia. Jego znaczenie jest niejasne. Urządzenie wydaje się być skonfigurowane do tłumaczenia na język jego twórcy. Nie wygląda, by działało w drugą stronę. Usta gablota. To jest definitywnie coś, co warto skanować, nie? Ale pokazują jakiś rodzaj zaawansowanych nanobotów wewnątrz tej pozornie pustej gabloty. Te boty są znacznie mniejsze niż jakiekolwiek wytworzone w Federacji i nie jest możliwe ustalenie ich dokładnej funkcji. Wypuszczenie ich byłoby jednak nierozważne. Zostaw mnie! O, Pandora Box. I to nie jest... Oho, dobra, Pandora Box. Już wiadomo, o co chodzi. Rozdrabniacz materii organicznej. To urządzenie zawiera bardzo niestabilny radioaktywny izotop, prawdopodobnie zdolny zniszczyć wszelkie organizmy poddane jego działaniu, pozostawiając fizyczne struktury w dobrym stanie. Mimo że działałoby idealnie jako broń, bardziej prawdopodobne jest jego użycie do sterylizowania przestrzeni w celu późniejszego zasiedlenia. Używanie go bez instrukcji byłoby nierozważne. Bumerang. Teraz kształt się półksiężyca. Implant namierzający. Przedmiot emituje sygnał o wysokiej przepustowości, pokrywającej się z przechwyconymi transmisjami obcych. DNA na budowie wskazuje na to, że przedmiot znajdował się wewnątrz organizmu pochodzącego z 4546B.
Rozmiar sugeruje, że był to organizm klasy lewiatanów. Poza namierzeniem i transmisją lokalizacji mógł także rejestrować dane o okazie, ale nie może uzyskać do niej, nie można uzyskać do niej dostępu. Boże, Shiro. Pić mi się chce chyba, wiecie? Dlatego. Materiał bulcowy obcych. Ten kamiennopodobny obiekt... Telefon mi się włączył, przepraszam. Ten kamiennopodobny obiekt zawiera zarówno części organiczne, jak i mechaniczne. Ma on jakieś powiązanie genetyczne oraz technologiczne z projektem samoteleportujących się maszyn napotkanych w innym miejscu. Wygląda na to, że obecnie nie pełni on żadnej funkcji i oczekuje jakiegoś rodzaju procedury aktywacji. Materiały takie jak ten mogą być podstawowym budulcem obcych urządzeń technologicznych albo nawet samych kosmitów. Koniec czytania. Przejdziemy dalej. Normalnie jest jakimś kołkiem stanął. Nie mogę się teraz nawet po tą wodę. W ogóle ja mam naprawdę w subnautice mam taki problem, że mi się chce wymiotować jak nią gram. Nie wiem czemu. Znaczy podejrzewam. Tylko że POV jest za niskie. Dobra. Zobaczmy co tam znajdziemy. Po drugiej stronie. No, to wygląda nieciekawie, powiem osobiście. 280 metrów. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś nas jeszcze nie było. Coś się pojebało. Też jakieś komendy wyskakują. Coś te mody czasem się krzaczą. Ej, dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy, co? To tu grzyby. Różowe kapeluszniki. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Na pewno pod wodą, bo jest 280 metrów, tak? Czy 290? Ale totalnie... To wygląda creepy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Może kiedyś nawet stąd wyjdziemy. Może będzie coś widoczne, ale nie. Prawie 300 metrów, to jest głęboko. To jest głęboko. To moje nieszczęście niestety, ale nie możemy nic zeskanować. Dobra, wracamy. Rozumiem, że sytuacja będzie bardzo podobna, czyli jeszcze jeden teleport. Jeszcze jeden teleport i dopiero tak naprawdę... Przejdziemy do środka. Wiecie, coś mi się przycięło i nie wiem ile tam nagrałem. Uwielbiam 11. 17 minut. To jeszcze 30. To 28. Dobra, tu jest jedno. Środek powinien być czymś wypełniony. No i jest. Mamy kolejne. To pomieszczenie wydaje się być archiwum biologicznym, w którym przechowywane jest ponad 40 próbek jaj lokalnych gatunków w różnych stadiach rozwoju. O! Jeżeli usłyszycie... O właśnie, dźwięk Windowsa, to przepraszam, znów mi się telefon wyłączył. Ja pierdzielę. No dobra, ale rozumiem, że tego skanować nie możemy. W ogóle jakieś artefakty dziwne nam wyskakują. Nie wiem, co się dzieje. Tutaj to samo. To w Windows, przepraszam. Dane badawcze o lewiatanie cesarskim. Kategorie wielkości okazu zostały skorygowane w górę, aby pasowały do tego gatunku. Żarowanie i trawienie. Dane badań obcych sugerują, że mimo swojej wielkości ten okaz żywi się wyłącznie mikroorganizmami przefiltrowanymi z wody, które z kolei zależą od skomplikowanego ekosystemu życia roślinnego i zwierzęcego. Reprodukcja. Ogromne jajnikopodobne organy znajdują się w środkowej sekcji stworzenia, co sugeruje, że tak jak inne gatunki na tej planecie znosi jaja, ale wewnętrzna blizna sugeruje prawdopodobną niepłodność. Enzym 42. Imperator wytwarza enzym 42 wewnątrz swojej jamy brzusznej, aby rozłożyć swoje jedzenie i czasami wypluwa go do otaczających go wód. Odkryto, że ta substancja neutralizuje efekty bakterii i jej obecność w ekosystemie w dniu dzisiejszym może wyjaśnić, w jaki sposób życie na tej planecie przetrwało wybuch epidemii. W
Pozostaje wyjaśnienie, jaki mechanizm dostarczany jest enzym. Zdrowie. Analiza porównawcza rozmiaru i przemiany materii pokazuje, że ten okaz chwytany przez badaczy miał około 1600 lat. Obszerne blizny wewnątrz i na zewnątrz sugerują, że znacznie przekroczył maksymalną długość życia swojego gatunku. Podsumowanie. Podczas gdy zdrowy okaz lewiatana cesarskiego miałby potencjał na uleczenie choroby, nieprawdopodobnym jest, że jakiekolwiek okazy przetrwały procedury kwarantanny. Czyli co, czyli jednak nie istnieje? Ten okaz? Okaz chyba nie istnieje. Bansuj, Bansuj. Tam byliśmy, teraz tu. Ostatnie pomieszczenie przed głównym wejściem. I pewnie tu będzie kolejny teleport. Nawet mam tyle kostek. Mam tyle kosteczek, jeszcze dwie mi zostały. Na jedną niebieską tabliczkę mam. Opa! Dobra. Where I am? I'm here, okej. Okay. Na jakiej odległości? 611 metrów. Czekajcie, czekajcie. To jest to miejsce, pamiętacie? My jesteśmy bardzo blisko swojej bazy. Ja byłbym nawet w stanie w razie czego tam dopłynąć. Dobra, super. Mamy tu już przejście w razie czego. Myślę, że to nie będzie teraz problem, żeby sobie tutaj przelecieć. Zarąbiście, kurde, bardzo się cieszę, że tak to wyszło. Przepraszam was za te dźwięki, ale... Uruchamiam telefon. Jak mi padł telefon, to wiecie, jak ktoś będzie chciał do mnie zadzwonić, czy coś, czy będzie coś pilnego, to nawet nie będę wiedział, ktoś dzwonił. To jest najlepsze, telefon był na odwarcie, się rozładował. Zresztą muszę chyba mikrofon wymienić na telefonie, bo ostatnimi czasy... Wielu, który się zna na elektronice, wie, jak działają telefony, wie, czego nie robić telefonami. Oczywiście dmuchnął sobie w mikrofon i wszystkie pyły leciały do mikrofonu i rozwalił mikrofon. Taki jest Shiro bardzo mądry. Dobra, kochanie, wróciłem. Jestem w domu. Wow, dobra, coś tu jest. Ale wiecie co? Ja to idę po Brown Suita. Ja to pierdolę, bo ja wiem, że ja zaraz padnę. Ja w ogóle zapiszę grę. Zapiszeć grę. Panie Prancu. No, skocz. Skocz. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, czy coś będzie groźnego, czy nie. O, shit, tego się spodziewałem. Tego się, kurwa, naprawdę nie spodziewałem. Jest? Jesteś tu, by się bawić? Inni przyszli tu raz, wybudowali te ściany. Bawili się, sami, nudzili mnie. Teraz ich już nie ma, zamiast nich mam ciebie. Jesteśmy ciekawi, czy płyniesz z prądem, czy walczysz przeciwko niemu jak i oni. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Nie gryziesz? Dobra, ej, słuchajcie. No nie gryzie. Jak mi się wydaje, że to ona. Ja mam wrażenie, że to ona, tylko jak to teraz wyjść stąd, kurwa. Shiro wleciał i nie wie teraz jak wyjść. No kurwa, jakie to jest zbugowane. Dobra. Czy jest tu jakieś wyjście?
Jasne, że nie ma. Rozumiem, że straciłem mój promsuit, tak? Uff. Dobra. Było lekkie wyjście, było. Ale nie wiem w sumie, jak ja to wylazłem. Tam wejść nie możemy. Dobra, no to chlup. Brakujemy do środka. Zimno. 12 stopni, my dwa. Wow. Wykrywam niezwykle pasywne wzorce behawioralne u pobliskich drapieżników. Powód nieznany. Ja cię mogę zeskanować. Ja się muszę sobie przyjrzeć. Grzyby kwasowe są. Tu nie ma nic. Nie, ta jest troszeczkę inna. Ta środowiska wskazuje, że woda jest tu bogata w rzadką, podobną do planktonu formy życia, która żyje na odpadach organicznych wydzielanych przez otaczający ją ekosystem. Czy się mogę zeskanować w takim razie? Niezbyt. W przeciwieństwie do innych placówek obcych, skany wskazują na to, że ta lokacja podtrzymuje różnorodny i zdrowy ekosystem. I do obecnej nie ma na to żadnego wyjaśnienia. Bym cię chciał zeskanować, mogę? Nie mogę cię zeskanować, czemu? Czy ja tu coś mam zrobić? To jest dobre pytanie. La Combinaison Crown. Mamy kostki nowe jeszcze od Dybryczego. Czy ja coś tu mam zrobić? Tam widzę same lampy. Tu coś chyba jest, ej, dobra. Tam jest jakiś schemat jeszcze? Dobrze widzę. Co to jest? Czy to są jaja? Inkubator. Enzymy wylęgowe. Jaja gatunku lewiatana cerskiego są przyczepione do jakiegoś rodzaju inkubatora. Wygląda na to, że w normalnym cyklu życiowym lewiatany cesarskie zakopywały swoje jaja w płytkich wodach, gdzie różne materiały organiczne w ziemi powodowały ich wykluwanie. Stanąc po inkubatorze, obcy uciekli się do opracowania sztucznych enzymów wylęgowych, które symulowałyby naturalne środowisko wylęgowe, lecz nie mogli oni znaleźć pasującej formuły. Biorąc pod uwagę obszerne informacje na temat lewiatanów cesarskich, wciąż istnieje możliwość stworzenia sztucznego enzymu wylęgowego z wykorzystaniem miejscowych składników. Jednak być może jedynym pozostałym źródłem tych informacji jest sam lewiatan cesarski. Jaja lewiatana cesarskiego. Skorupa. Niezwykle twarda powłoka. Sądząc po organicznych wyrostkach na zewnątrz, te jaja mogły mieć setki lub tysiące lat. Wentlon obcych. Obce urządzenie przenikające wewnętrzną warstwę skorupy, najprawdopodobniej są one przeznaczone do dostarczania im substancji odżywczych i odizolowania ich od środowiska zewnętrznego. Worek owodniowy. Podobnie jak wiele jaj na 4546B, te nie zawierają składników odżywczych, które są stopniowo zużywane przez płód. Zamiast tego są w swoim rodzaju naturalnego zastoju, czekając na odpowiednie warunki do wylęgu. Płód. Istnieje duże prawdopodobieństwo genetyczne między tymi organizmami, a lewiatami znajdującymi się w pobliżu. Wygląda na to, że są w stabilnym stanie i są zdrowe. Prawdopodobnie idealne warunki wylęgu jaj będą znacznie różnić się od idealnych warunków przetrwania rodzica. Łóż kostkę jonową. Moje młode muszą się wykluć. Bawić się poza tym miejscem. Byliśmy tu przez tak długo. Oni zbudowali przejście do świata na zewnątrz. Prosiłam ich o tę wolność, ale nie mogli mnie usłyszeć. Jeśli nam pomożesz, dam ci dobrowolnie to, co inni próbowali wziąć nadaremne. Wiecie, kurwa, to jest o tyle głupie. Jakiś ty duży i ładny. Mogę cię zeskanować? Chciałbym cię zeskanować. Przyjaciel.
jakiś przyjaciel, nie? Kolejna kostka jonowa. Wejściem, które udało ci się otworzyć, moje młode mogą opuścić to miejsce. Zwykle muszą poczuć, że to właściwie czas i uwolnić się ze swoich skorup. Oto czego inni nie mogli za mnie wydusić. Tobie oddaję ten sekret dobrowolnie. A, enzymy wylęgowe, dobra. I teraz musimy jakoś się przedostać do tych enzymów. W sensie, musimy zrobić te enzymy. Dobra, rozumiem. Jasne, kapuję. Cykl życia lewiatana cesarskiego. Biorąc sorbo, dostępne dane biologiczne wykorzystywano do odtworzenia wpływu obcych bakterii na naturalny cykl życia lewiatana cesarskiego. Lewiatany te żyły prawdopodobnie w pobliżu rowów oceanicznych planety i przemieszczały się tam w małych stadach zbliżających się do powierzchni, aby żerować na ogromnych ilościach mikroorganizmów w płytkich wodach. Wielkość rodziny była mocno ograniczona ze względu na dostępne pożywienie. Potomstwo prawdopodobnie rozdzielało się, będąc w młodym wieku, i tworzyło własne stada w innym miejscu. Biorąc pod uwagę ich małą populację, gody i składanie jaj było najprawdopodobniej rzadkim wydarzeniem, być może nawet jednorazowym wydarzeniem w przeciągu całego ich życia. Gatunki prawdopodobnie miały preferowany obszar składania jaj. Dany wylęk był zależny od warunków środowiskowych, przez rzadkość tego zdarzenia niemożliwe jest dokładne obliczenie tych warunków. Nie ma dowodów na poparcie faktu, że wszyscy przedstawiciele gatunku byli odporni na obce bakterie. Nawet jeśli tak jest, istnieją dowody na to, że uwolnienie tej bakterii dziesiątkowało życie na planecie, co miało katastrofalne skutki dla ilości pożywienia cesarzy i ich współczynnika przetrwania. Symbiotyczny związek między tym gatunkiem i innymi formami życia powstał prawdopodobnie jako bezpośredni wynik infekcji bakteryjnej. Ta forma życia, która nauczyła się utrzymywać przy życiu lewiatana cesarskiego, przetrwała dzięki jego pomocy. To może wyjaśnić ogromne obszary martwego oceanu wokół odległych obwodów z lokacji lewiatana cesarskiego. To może wyjaśnić ogromne obszary martwego oceanu wokół odległych obwodów lokacji lewiatana cesarskiego. Wybaczcie mi dzisiaj moje czytanie, ale naprawdę jakoś się kurde, nie wiem. Nie mogę się ogarnąć. Gdzie my jesteśmy? What? Gdzie my jesteśmy? O kurde, blaszka. Tak blisko planety. Zobaczcie, no jakbym się naprawdę uparł, to prawie wyleciałem na powierzchnię. Bo to jest chyba nawet to miejsce, wiecie co, z pociskiem. Dobra, no musimy się wrócić. Musimy się wrócić do tego kopa niestety. A, i co? No i moi drodzy, wydaje mi się, że musimy zrobić ten enzym. Nie mamy chyba innej opcji nawet niż zrobienie tego enzymu, tylko tak. Teraz pytanie, bo widzę, że tam jest dopiero... Czy ja dam radę w ogóle wyskoczyć stąd? To jest dobre pytanie. Pa. To będzie się musiało udać chyba. Ale jak nie miał tego wspomagania skoku, to bym chyba nie wydostał się stąd. Dobra, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, okej. Opa. No i się udało wyjść. Na szczęście twórcy jeszcze to przewidzieli. To będzie taki Shiro. Ale widzę, że ta linka nie działa na powierzchni. Ona jest dobra tylko i wyłącznie pod powierzchnią. Zobaczcie, tak naprawdę mamy tutaj to... Coś tam jest, coś tam działa, ale żeby to działało jakoś mocniej, no niezbyt. Dobra, robimy stąd wypad. Myślę, że jeszcze sobie zbierzemy tą kostkę jonową, bo być może ta kostka będzie potrzebna. Wiecie, potem będzie lipa, bo na przykład nie mamy kostki, tak? I będziemy się musieli wracać znów. Wolałbym nie. Wolałbym nie. Dobra, mamy to. Niech to się już kraftuje kolejne.
A my znów się musimy zmierzyć z naszym koleżką. Mamy 100%, no mamy. Dobra, wychodzę, kolego. Agresywny. Agresywny koleżka. Na razie go nie widzę, cholera. Może sobie odpłynął, ale wątpię. To by było za piękne. No wygląda na to, że on odpłynął chyba, naprawdę. Nie wiem, w jaki sposób on odpłynął, ale chyba odpłynął. Nie odpłynął. Chciałem powiedzieć, że już mnie nie atakuje, ale to było złudne. I to jak? Spadaj na bambus, ty, buraku cukrowy. Zajebałem płaszczkę, naprawdę. Tu jest gdzieś kolejny, rozumiem. Kolejny koleżka. No to już mnie atakuje chyba. No pewnie, że tak. Czyż byłoby inaczej? Częściej grałem kiedyś Spidermana, jeszcze jak byłem młodym gówniarzem. W sumie nigdy Spiderman mnie nie kręcił, ale w tym wypadku chyba musi mnie trochę pokręcić. Ja się muszę pokręcić. Dobra, 440 metrów. Damy radę. Trzeba zobaczyć, co potrzebujemy do enzymu. To jest po pierwsze właśnie ten cholerny enzym. No i rozumiem, że to będzie zakończenie gry. Potem jeszcze tylko wyłączyć w sumie działko. Postawić platformę i tyle, tak? Bo rozumiem, że jak wprowadzimy enzym, to się wyleczymy. Prowadzimy enzym, uwolnimy te szaraczki z tych jajek. W sensie, no wyklujemy jajeczka. I wtedy już jest automatycznie finito. Ops, dobra, udało się. Wróciłem. To trzeba do enzymu. Ja mogę zrobić la enzym. Enzymy wylęgowe, nasiono żar... Kurwa, naprawdę. O nie. To my jeszcze będziemy to robić od cholery. Moi drodzy, my to jeszcze będziemy robić i robić. Żarowniczka. Widmowe ziele. Próbka krzaka bulwowego. Próbka grzyba. Nasiono korony morskiej. O kurwa. Dobra, no problem jest taki, że trzeba zjeść ziemniaki. Napijmy się najpierw. Okej. Vital signs stabilizing. Dobra, no chyba... Jak to 5%? Jak to 5%? Przepraszam bardzo, przecież stałem celowo? One mnie naprawdę tak wygryzły? Co za buraki? Muszę ich dojebać, no. Teraz nie chciałem zrobić, no bo tak, wyjście jest trochę daleko, tak? No to tutaj musimy iść na lewo. No to trochę daleko jest. Czy mi się uda... Wali? Nie. Musimy sprawdzać na pewno, czy nigdzie go nie ma, tak? Jest dosyć niebezpieczny, no przynajmniej do cyklopa. Cyklopem tak szybko nie ucieknę. Dobra, no to na Westa lecimy. Lecimy na Westa. Naprawdę wydawało mi się, że mi się trochę naładuje to wszystko, ale widzę, że nie. No to musiały mi tak dosyć mocno podgryzać te dziady. Nigdzie tu go w okolicy nie ma.
ale być może powinienem sfolgować, jeżeli chodzi o używanie radaru. Bo może być tak, że w ogóle nie wypłynę stąd. I wychodzi też na to, że musimy zacząć poszukiwać tych kurde ziół. Jest to do zrobienia oczywiście, no ale... Trochę to będzie trwało teraz, tak? Dobra, wracamy sobie powoli. Ona już nad nim dłużywał. Wiem mniej więcej gdzie jestem, więc spoko. No szczęście mówię, to baza jest blisko, więc no tak, spoko, fajnie. Chociaż chyba wolałbym teraz zrobić sobie na zewnątrz tą bazę. Skoro mamy taki idealny dostęp do teleportów i tym podobnych, prawda? Nie jestem przekonany, czy uda nam się dopłynąć, powiem wam szczerze. Płynie dziad, płynie kurwa, już. Widzę nic na ogonie? Nie powinno przynajmniej. Dobra. No to tak naprawdę być może, jakbyśmy się postarali, bo nie mówię, że tak będzie, ale no jeden odcinek jeszcze oprócz tego. Może dwa. I mamy Subnautikę skończoną, moi drodzy. I powiem wam szczerze, że teraz się trochę zastanawiam, co my następnego ugryziemy. Powiem szczerze, trochę jestem ostatnimi czasy zagubiony. No musimy wrócić na pewno do Little Goody Two Shoes. Skończyliśmy już Dead Plate'a. Być może w niedługim okresie pojawi się Wukong, ale nie wiem, bo powiem wam szczerze, że trochę zachęcają mnie opinie. Na pewno prywatnie w niego zagram, tylko pytanie, czy zrobię z tego serię, to już może być troszkę gorzej. Więc być może jeszcze złapiemy Wukonga. Ja raczej staram się unikać Triple A. Ale jak są jakieś dobre gry, to czemu w sumie nie? No dobra, udało się nam uciec. Żywi. Nawet wszystko zachowaliśmy. Co prawda, no był problem taki, że raz nas zjedli, no ale... Tak moim zdaniem nie było tragedii. Musiałem zajebać, prawda? Co jest przecież kalorii? No zaraz sobie wskoczymy, zaraz sobie zjemy, zaraz sobie wszystko ogarniemy. Na spokojnie, moi drodzy. No już raczej dodatkowych odcinków z tego nie będzie. Mamy bazę już zbudowaną. Więc naprawdę zostaje nam tylko i wyłącznie do zrobienia fabuła do końca. W ogóle ostatnimi czasy kręci mnie powrót do Noity. Kurde, tak się zastanawiam, czy by Noity nie zagrać kilka razy, kilka odcinków być może. No i to jakoś mnie tak ostatnio zaczęła znów przyciągać do siebie. Wiecie co, my sobie zostawimy chyba tego cyklopka. Gdzieś tu. Ładuje. Mocno się ładuje? Tak. Wszystko się ładnie ładuje. Bardzo dobrze. Ja widzę, że tu mi się światełka wyłączyły. Co jest? Bug. Wyłączmy ten pierdolnik. Weź sobie apteczkę. Ja chcę prawna. Schowek możemy otworzyć, więc sobie kostki jonowe. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie, zostawię tylko skionowe. Kień, do czego sobie ogarnę. I tyle, dobra, moi drodzy. Myślę, że to już na tyle. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku Subnautica. Chyba. A już takie pytanie, czy my na przykład, czy to nie jest to ziele? Tak, myślałem, że to jest stary, nie. Nie, to jest jakaś inna rosiczka pseudo, tak?
Kurde, wydaje mi się, że może być problem z tym wszystkim. Tego nic nie leci. Będę musiał się na pewno zorganizować i sprawdzić, gdzie dokładnie i skąd dokładnie to może dropić. Dopiero pewnie wtedy sobie zaczniemy. Jak widzę, że znów się tutaj pięknie, ładnie bumerangi porozrastały. Fajnie, dobrze. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grał do Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Subnautiki. Trzymajcie się jeszcze nieco. Hej, hej!